Czego nauczyło mnie Educational Eden? Educational Eden to był ten pierwszy projekt, który stworzyłam, będąc na wymianie, na stażu nauczycielskim w Finlandii. I nauczyłam się bardzo wiele, ale przede wszystkim takie wnioski, które jeszcze nigdy nie padły, to właśnie między innymi to, że prowadziłam Educational Eden na początku z własnych potrzeb, z potrzeby serca i z poczucia misji, zgodnie ze swoimi oczekiwaniami i odpowiadałam tylko i wyłącznie przed sobą. I tak szybko, jak w tym momencie straciłam styczność z tymi wartościami, jak w którymś momencie straciłam styczność z tymi wartościami i zaczęłam odpowiadać na potrzeby i oczekiwania osób, które mnie czytały i które miały korzystać z moich materiałów, no to zaczęłam tworzyć materiały, których jest już miliony na świecie, tak? Już każdy w tym stylu pracuje. I długo to trwało, bo to już piąty rok, odkąd powstało Educational Eden i dopiero niedawno, parę tygodni temu zaczęłam natrafiać na pewne wnioski, czyli myślałam o tym, co różniło się, gdy zaczynałam Educational Eden i co jest teraz inne, kiedy zaczynam kolejny projekt. I zrozumiałam, że wtedy nie czułam presji tego, że ktoś już mnie czyta, że ktoś czegoś oczekuje ode mnie. I początki wynikały tylko i wyłącznie z tego, że chciałam prowadzić taką kronikę swoich staży międzynarodowych. Chciałam stworzyć dla siebie opisy, do których będę wracać po czasie. I faktycznie ja z tych materiałów skorzystałam i korzystam dalej. I jest to genialne narzędzie dla mnie do ewaluacji i właśnie do planowania kolejnych projektów. Dlatego tak bardzo, bardzo mi zależało, żeby ruszyć już z tym projektem, żeby już coś wstawiać, już coś pokazywać, bo kiedyś się nie krępowałam i pokazywałam każdy etap kulis i każdy problem i to jest właśnie bogactwo dla mnie, bo mogę sobie zobaczyć, że w podobnym okresie czasu albo na podobnym etapie mierzę się z tymi samymi problemami i teraz co mnie tam blokuje, czego mi brakuje, jakich kompetencji, żeby sobie na tym etapie radzić zupełnie inaczej. Także Educational Eden nauczył mnie tego, by odpowiadać na własne oczekiwania. Myślę, że to jest chyba najważniejsza lekcja i żeby kierować się tym, co ja chcę powiedzieć. I to będzie najtrudniejsze, bo uciszenie tego głosu z zewnątrz zajęło mi 2 lata. 2 lata zajęła mi próba odseparowania się od tych wszystkiego, co się dzieje na świecie, by usłyszeć siebie. I tego będę musiała się trzymać, znaczy musiała, tego chcę się bardzo trzymać. Zobaczymy, jak to wyjdzie w tym projekcie.